Wyroby silikonowe. Stosuje się je w branży przemysłowej, RTV, AGD czy dziecięcej. Odznaczają się trwałością, elastycznością oraz odpornością na wysokie i niskie temperatury. Silikon także doskonale nadaje się do wykorzystania w branży medycznej. Nie wywołuje alergii i współpracuje z ludzkim ciałem. Czy cewniki, czy implanty silikonowe wprowadzane do organizmu pacjenta nie powodują reakcji zapalnych ani innych negatywnych efektów. Nie bez powodu jest to też materiał stosowany do chociażby implantów piersi, ze względu na to, że jako jedyny może pozostawać tak długo w organizmie człowieka, nie powodując żadnej negatywnej reakcji. Żeby zobaczyć, jak produkowane są wyroby z silikonu, odwiedziliśmy polskiego producenta, firmę Topsil Global. Firma Topsil powstała ponad 30 lat temu, w początkach polskiej prywatnej przedsiębiorczości i przeszła taką typową drogę od firmy garażowej do sporej wielkości przedsiębiorstwa. Zajmujemy się przetwórstwem silikonów przede wszystkim, ale również niektórych innych materiałów elastycznych. Zobaczmy zatem, jak przebiega produkcja. Detale wytwarzane są głównie z silikonu i elastomerów termoplastycznych. Produkcja w zakładzie w Skierniewicach odbywa się w oparciu o dwa procesy technologiczne – wtrysku oraz wytłaczania. Zaczynamy od technologii wtrysku silikonu. Surowiec to gęsta ciecz przechowywana w beczkach. Podzielona jest na składnik A i B, z czego jeden ze składników zawiera katalizator. Obydwa składniki mieszane są w mikserze i następnie ciekły, zimny silikon wtryskiwany jest do podgrzanej do temperatury 180 stopni Celsjusza formy. Po rozformowaniu detale przechodzą wstępną kontrolę jakości. Tu widzimy wężyki, które znajdą zastosowanie w ekspresach do kawy. Silikon, ze względu na swoją ciekłą postać, jest materiałem niezwykle wymagającym w przetwórstwie. Dużej precyzji w związku z tym wymaga przygotowanie form. Ogromnym wyzwaniem jest projektowanie form do procesu dwukomponentowego. Należy tu bowiem zachować warunki temperaturowe dla dwóch różnych technologii. O ile silikon wtryskiwany jest na zimno, to elastomer termoplastyczny wtryskiwany jest po podgrzaniu. W gnieździe formy odbywa się jego chłodzenie. Tutaj widzimy, jak produkowane są nakładki antykolkowe do butelek dla dzieci. Wszystkie wyroby dopuszczone do kontaktu z żywnością są następnie wygrzewane w komorze klimatycznej, tak aby uwolnić związki lotne silikonu. W zakładzie produkowane są również komponenty z samego materiału termoplastycznego, jak te uszczelki montowane w suszarkach do ubrań. Detale mające średnicę do 5 cm trafiają do maszyny kontrolującej jakość. Sprawdza ona wysokość oraz średnicę detalu. Dwie kamery z podświetleniem badają z kolei wszelkie wypływki i wady. Z każdej wyprodukowanej partii pobierane są także detale, które przechodzą kontrolę końcową w laboratorium. Przejdźmy do produkcji wyrobów medycznych. Musi się ona odbywać w specjalnych warunkach. Dlatego hala jest wentylowana, a powietrze, które tu trafia, filtrowane. Wszelkie przewody zostały poprowadzone w kanałach w posadzce, co gwarantuje czystość i porządek na terenie hali. Tutaj widzimy, jak wytwarzane są silikonowe plastry na blizny, które na powierzchni skóry tworzą cienką, elastyczną, nieprzepuszczalną dla wody membranę. Produkcja odbywa się ręcznie. Właściwości wspomagające prawidłowe bliznowacenie ma także żel na blizny. Wyroby, które zostaną wykorzystane m.in. w chirurgii, produkowane są w strefie czystej, odznaczającej się klasą czystości C. Proces realizowany jest w technologii wytłaczania pionowego, które gwarantuje najlepszą stabilność wymiaru. Na końcu głowicy wytłaczarskiej znajduje się formownik, definiujący zadany kształt profilu. Następnie uformowany materiał przechodzi przez piec wulkanizujący. Przed zwulkanizowaniem profil jest podatny na odkształcenia, a technologia wytłaczania pionowego niweluje to zagrożenie. Wyroby produkowane w zakładach Topsil Global znajdują zastosowanie w wielu branżach. Trafiają do ponad 40 krajów na świecie, a klientami firmy są tak uznane marki jak Philips czy Bosch. Fabryki w Polsce.
Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.